Kinga Jamioła, dzień dobry. To jest program Gość Dnia. Razem ze mną radny sejmiku województwa śląskiego, pan Henryk Siedlaczek. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry pani. Panie radny, pan dzisiaj ubrany na zielono. Dekoracja dzisiaj też taka, a nie inna, nie bez powodu, bo będziemy rozmawiać o lasach. O tych lasach w ostatnich dniach było dosyć głośno, ponieważ był taki pomysł zmiany ustawy o lasach. Chodziło o to, żeby w dość brutalny, myślę, sposób przekształcać te tereny leśne po to, aby na przykład powstały tam kiedyś inwestycje przemysłowe. Całe szczęście, myślę, nie doszedł ten pomysł do skutku, a pan jakby ocenił w ogóle zamiar takiego, a nie innego przekształcania tych terenów leśnych? No nie ukrywam, że starałem się w miarę możliwości śledzić jakby proces pomysłu legislacyjnego, który miał miejsce, celowo mówię, w czasie przeszłym miał miejsce. Chociażby z tego względu, że w całej mojej karierze parlamentarnej byłem i do dzisiaj w sumie jestem bardzo związany z lasami państwowymi i de facto byłem posłem w tym obszarze prowadzonym przez Lasy Państwowe i reprezentowałem na tyle, ile mogłem oczywiście interesy, sprawy, problemy lasów państwowych w szeroko pojętym jakby wydaniu. Nie ukrywam, że gdzieś tam zawsze w podtekście czy z tyłu głowy u wielu ludzi tego typu pomysły budziły obawy. Ale nikt nie spodziewał się tego, że prędzej czy później zaczną one gdzieś tam widzieć światło dzienne. Bo pomysł taki, iż można będzie wydzielać z terytorium lasów państwowych obszary, które będzie można przekształcać w innym kierunku niż taki, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, iż to jest misja zakładał Europejski Zielony Ład. No bo to jest raz i dwa. My jako kraj, jako Polska mamy rzeczywiście bardzo dobrze i profesjonalnie zorganizowaną gospodarkę leśną, która w ten sposób potraktowana, chociażby nie na szczęście na razie wycofaną ustawą, no, naruszyłoby funkcjonowanie czy status quo lasów państwowych, które na dzień dzisiejszy jest. A jak ta sytuacja wygląda dzisiaj? Chodzi o lasy państwowe, chodzi właśnie o tę sytuację prawną, o której pan wspomniał. Na dzień dzisiejszy sytuacja i funkcjonowanie obszarów leśnych, lasów państwowych jest bardzo czytelne. Jakikolwiek ruch związany z wydzieleniem terenu, gruntu, majątku, obiektu i tak dalej wymaga decyzji ministra właściwego. Nie ma takiej możliwości, aby można było robić coś, co na przykład zakładano, jeżeli użyję określenia, w tym barbarzyńskim projekcie, bo to rzeczywiście naruszało w sposób radykalny spokój i funkcjonowanie lasów państwowych. Dwa obiekty będące własnością lasów państwowych i tak dalej, to wymagało jakby umieszczenia ich na takim wykazie mienia zbędnego, etc. I znowu poprzez ministra właściwego i tak dalej, bo tak jest ta podległość, w ten sposób to funkcjonowało. I organizacja samych lasów państwowych poprzez leśnictwa, nadleśnictwa, dyrekcje regionalne i krajowe struktury lasów państwowych, czyli dyrekcję generalną, to miało swoje ręce i nogi i na swój sposób w określonych kompetencjach było to prowadzone. I tutaj byłby potrzebny leśnik, ale w sumie jestem z tym związany tyle lat w obszarze nie tylko hodowlanym, nie tylko w obszarze zwiększania lesistości kraju, nie tylko w obszarze obwodów hodowlanych, nie tylko w obszarze infrastruktury, nie tylko w obszarze naukowym, nie tylko w obszarze szkółek leśnych, etc., etc. Tutaj jesteśmy pionierami w wielu kwestiach. Naruszenie funkcjonowania tego monolitu, jakim są lasy państwowe dzisiaj, po prostu może doprowadzić do tego, że w bardzo poważny sposób naruszymy ich jestestwo, ego
i przede wszystkim logiczność i przede wszystkim konsekwencje funkcjonowania. A to... na ten moment pana zdaniem w skali od 1 do 10, 10 to bardzo dobrze, 1 to bardzo źle, jak funkcjonują te lasy państwowe? 10. Czyli pana zdaniem nie trzeba zmieniać tych ustaw, bo te przepisy po prostu są słuszne. W każdej rodzinie, w każdym domu, w każdym samorządzie, w każdej instytucji, w każdej firmie trzeba co jakiś czas modyfikować funkcjonowanie, nazwijmy to, w dnia dzisiejszego i następnego, etc., etc. Ale generalnie jakiegoś kręgosłupa nie wolno łamać, bo to jest łamanie kręgosłupa, to jest łamanie funkcjonowania lasów państwowych. To jest firma duża, świetnie zorganizowana państwowa firma, która dzisiaj jest firmą modelową na skalę ogólnoświatową. Ja przypomnę, to właśnie nasi leśnicy, uczeni z obszaru lasów państwowych, są pionierami w kwestiach związanych z restytucją terenów poklęskowych. Przypomnę pożar, przypomnę Beskidy. To w zasadzie Beskidy to jest jedyny obszar, gdzie w Europie, gdzie udało się w sposób skuteczny prowadzić restytucję terenów poklęskowych związanych z kornikiem. To jest odbudowa pożarzyska na terenie Nadleśnictwa Rudy, wtedy największego pożaru w Europie. To jest jedna z pierwszych w Europie szkółek kontenerowych, która powstała w Nędzy. Dzisiaj w Polsce mamy ich bez mała kilkanaście. Oprócz tego to uczeni z obszaru lasów państwowych są dzisiaj wielkimi specjalistami od symbiozy, od mikoryzy, od tych wszystkich kwestii związanych właśnie z lasem, z jego tworzeniem, z jego odtwarzaniem i przede wszystkim z życiem tychże roślin, bo to jest cały obszar potężnej wiedzy i naruszenie tej struktury. Oczywiście mówię, modelowanie jej, jakby dowartościowanie, poprawianie, wprowadzanie nowych technologii, etc. Tak, tylko nie można łamać kręgosłupa. Nie można łamać kręgosłupa. Ten projekt został wycofany. Posłowie pomysłodawcy z niego się wycofali tuż przed pierwszym czytaniem i myślę, że być może tematu już nie będzie i nie będziemy do niego wracać, bo nie będzie takiej potrzeby. Chciałam trochę podpytać o leśników, bo doszły mnie słuchy, że więcej chętnych do wykonywania tego zawodu niż wakatów. Rzeczywiście tak jest? To jakby jest trudne pytanie dla mnie, bo nie znam tej rzeczywistości, ale może tak być. Może tak być, ale z drugiej strony to jest bardzo trudny zawód i zawód wymagający naprawdę bardzo takiej specyficznej wiedzy. I na dzień dzisiejszy myślę, że szkoły wyższe, które kształcą leśników, w jakiś sposób mają orientację co do rynku pracy w tym zawodzie. I no, wydaje się, że może to być problem na dzień dzisiejszy dla wielu, ale myślę, że z takim wykształceniem leśnicy też znajdują pracę w innych obszarach i w innych instytucjach, etc. Bo na dzień dzisiejszy zmieniła się praca leśnika i to bardzo. Zmieniła na plus? Tak, ale tutaj jest potrzebne wykształcenie i wiedza, doświadczenie, praktyka. Tutaj tak chociażby sam leśniczy na dzień dzisiejszy już w zasadzie samodzielnie takie leśnictwo prowadzi. Do tego ma oczywiście całe nadleśnictwo, całą infrastrukturę, są firmy, które gdzieś tam prowadzą tą gospodarkę związaną z pozyskaniem drewna, etc. To jest kwestia związana ze współpracą z kołami łowieckimi, to jest kwestia ze współpracą z samorządami, bo to są drogi gminne, to są drogi, które są w zarządzie lasów państwowych, etc. To wszystko de facto gdzieś tam jest w obszarze funkcjonowania leśnika i to jest duży obszar działania wiedzy, ale to nie jest ten obszar, do którego myśmy się przyzwyczaili, że to właśnie leśnik, to od razu i firmy, i pracownicy, etc., etc. On dzisiaj de facto jest takim kreatorem tego wszystkiego, ale nad tym wszystkim czuwa i na
nadleśnictwo, to są firmy, z którymi są specyficzne, specjalne umowy i tak dalej, ale ja mówię, to już jest jakby do odpowiedzi poprzez fachowców, to są inspektorzy nadzoru, etc., etc. Tutaj trudno mi wchodzić w szczegóły, ale mogę powiedzieć, że to jest obszar potężnej wiedzy, doświadczenia i praktyki, które taki człowiek musi mieć, bo jest i wielki to, szacunek dla leśniczych. Oprócz tego to jest majątek, który im się daje pod jakby zarząd. To jest coś niesamowitego. Oprócz tego to są i lasy państwowe, to są i lasy prywatne i tak dalej. To nie jest tak. To jest planowanie wyrębu tych lasów, to jest planowanie zalesień, to jest jakby określenie rębności tych lasów, etc., etc. To zresztą czas biegnie do przodu i to nie tylko w obszarze lasów państwowych, ale również i w wielu innych obszarach ta wiedza jest potrzebna. I tak wracając do ustawy, która dzięki Bogu na dzień dzisiejszy gdzieś tam poszła do kosza, miejmy nadzieję, wprowadzenie w sumie takiego jakby działania i rozwiązań narusza to w sposób niesamowity. Ja przypomnijcie sobie Państwo, jak wielkim dramatem w sumie była sprawa Białowieży. I to w majestacie prawa. Nie chcę tutaj wchodzić w sprawy polityczne, bo nigdy tego nie robiłem na antenie telewizji TVT i robił tego nie będę. Ale jak nierozważne może w ten sposób i nieprzemyślane działanie. Ale myślę, że to już jest. Może wbrew opiniom, i teraz wrócę do leśników, fachowców, doprowadzić do nieodwracalnych niejednokroć skutków, Myślę, że to już jest temat na osobne spotkanie, bo dzisiaj ten czas bardzo pędzi. Ja o tych leśników tak zapytałam w kontekście tego, że pan ich przywołał do tablicy, ale my dzisiaj się tu też w innym temacie spotkaliśmy, w temacie dzików. Już wielokrotnie pan o tym mówił. My czasem widzimy ogłoszenie, uwaga, drodzy mieszkańcy, odstrzał dzików. Co to tak właściwie oznacza? Odstrzał. Uwaga, polowanie. Może być tak. No, to jest jakby pytanie rzeka, bo nie chciałbym, aby moi koledzy leśnicy i myśliwi gdzieś tam mieli do mnie pretensje, gdzieś, że w odpowiedzi na bardzo ważne pytanie gdzieś spłyciłem tą odpowiedź. Ja również jestem myśliwym, jestem prezesem koła łowieckiego Dyniec w Rudach, stąd też sprawa dzików jest nam bardzo bliska. I działamy po prostu w kilku obszarach. Ustawa Prawo Łowieckie określa, bo na przykład ktoś może powiedzieć tak, no dobrze, no latają nam po mieście te dziki i z koszami na śmieci na plecach i wyżerają tam i robią co mogą, parki ryją, ulice Kościuszki w Katowicach, etc., etc. I tak, to z jednej tak strony. Się dzieje. To jest pierwszy obszar bardzo trudny, na który ani lasy państwowe, ani myśliwi wpływu nie mają, gdyż ustawa Prawo Łowieckie określa określone odległości, co do których można wykonywać polowanie. I tu nie ma od terenów zabudowanych, etc., etc., dwa, czy gdzie się odbywają zgromadzenia, zbiórki ludności i ten dwa. Natomiast polityka państwa dzisiaj, my mamy cały czas problem z SARS-em. Mamy cały czas problem z tym pomorem, z pomorem świń. I to nie jest tak, że tego problemu nie ma. My tutaj może tego tak do końca nie czujemy w województwie śląskim, jako że jesteśmy jednym z nielicznych województw, które jest województwem białym. Znakomity obszar Rzeczpospolitej to jest już obszar czerwony, gdzie ten proces depopulacji ma miejsce. I to jest polityka rządu. Polityka rządu, gdzie wykorzystuje się i tutaj ważnym takim elementem w procesie zabezpieczania kraju przed tym pomorem świń, to są myśliwi. Bez nich po prostu się tego nie zrobi, bo to są jedyni ludzie, którzy mają uprawnienia i do wykonywania takich działań, do wykonywania polowań i dwa, są do tego przygotowani, wyszkoleni, przeszkoleni i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Na dzień dzisiejszy wygląda to w ten sposób, że plany łowieckie określają lasy państwowe, bo to znowu tak nie jest, że to akurat myśliwi sobie sami wymyślają. Nie.
Oni dostają wskazania z góry, to są plany hodowlane, to są plany hodowlane, każde koło w zależności od tak zwanego liczenia zwierzyny i tak dalej, i tak dalej. To określa konkretne nadleśnictwo, czy w Rybniku, czy w Rudach, czy gdziekolwiek indziej, czy w Szczelcach Opolskich, czy w Opolu. I takie plany hodowlane są realizowane. One muszą być wykonane. Oprócz tego Państwowy Lekarz Weterynarii na dzień dzisiejszy, w związku, że są te problemy, to jest zresztą działając w obszarze ustawy o zapobieganiu pomorowi, niejako narzuca, ustawa niejako narzuca obowiązek pozyskiwania, to w sumie w obszarze całego roku i za to myśliwy i koło łowieckie otrzymują określoną gratyfikację od Państwowego Lekarza Weterynarii. Natomiast i to są te dziki sarsowe. One muszą być wykonane. To bo jest kwestia depopulacji, to nie ma o czym dyskutować. Całe fermy były wyrzynane. Mówił pan, że województwo śląskie jest terenem białym. Jest terenem białym, jednakże ta depopulacja ma miejsce. Ta depopulacja ma miejsce z przyczyn takich, że z tego co wiem, kilka ferm z trzodą, z prosiętami zostało zutylizowana i zlikwidowana, bo to jest ta choroba. I panie radny, to są te dziki sarsowe, a z drugiej strony dziki. Planowe. Dziki planowe. Dziki planowe, które są w planach hodowlanych i też je trzeba wykonać. Tu nie ma możliwości. Wie pani, wchodzimy, widzimy ten napis, uwaga, polowanie. My powinniśmy wtedy być jakoś bardziej ostrożni. Powinniście państwo być ostrożniejsi. Oczywiście na dzień dzisiejszy nie ma takiej możliwości, że wydziela się teren z zakazem wstępu, bo jest polowanie. Jest napis, uwaga, polowanie. Ja bym jednak na miejscu spacerowiczów jednak się wycofał i poszedł spacerować gdzie indziej. Oczywiście każdy z uczestników polowania, bo wracamy w tej chwili do wykonywania polowania, jest świadom tego, co robi. W większości dzisiaj, szczególnie tu na naszym terenie, w powiatach rybnickim, wodzisławskim, czy raciborskim, na tych obszarach leśnych dużych, te polowania dzisiaj już odbywają się ze zwierzeń. Czyli ostrożność okropnie. I z drugiej strony. Henryk Siedlaczek, myśliwy z krwi i z kości, oddany z całego serca, a także radny Sejmiku Województwa Śląskiego, był dzisiaj gościem dnia. Dziękuję ślicznie za rozmowę. Dziękuję państwu, dziękuję pani. I państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejne spotkanie i wydanie programu Gość Dnia. Do zobaczenia.